Jona Podkiwanok, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Medieval Dynasty. Racimir, który lekko, nie wiem dlaczego, jest pochylony w przód, jak siedzi na tym koniu, nie wiem czy tak normalnie się siedzi, czy też nie. Ale w każdym razie troszeczkę odjechałem od miejsca, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Tak, w sumie dlatego, że nie było nic ciekawego, co mógłbym tam przekazać, tudzież pokazać. W każdym razie przejechaliśmy sobie przez te tutki. W tutkach też nic ciekawego nie było, poza tym, że był jakiś tam rzemieślnik, także olewamy temat kompletnie i jedziemy do naszej osady, przekimamy się. Wiem, że jest straszliwie ciemno i pewnie nic nie widzicie, dlatego odpalimy pochodnie, która też prawie nic nie daje. Ale w gruncie rzeczy mamy praktycznie już lato, tak można powiedzieć. Dlatego też są dwie sprawy, o których warto wspomnieć. Otóż na pewno przejedziemy się latem, jak już ogarniemy... Co jest z tym koniem? Zmęczył się? Jak już ogarniemy oczywiście sytuację z zarządzaniem polami i tak dalej, podjedziemy sobie do kopalni w celu nabicia tych punktów, żeby odblokować sobie już kopalnię, tą taką prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia, żeby móc żelazo już kuć, póki gorące. Czy też tak jak ktoś kiedyś mądry powiedział, nie kuj żelaza póki gorące, kuj je tak długo, aż samo będzie na tyle plastyczne, by dało się coś z niego uformować. Nie pamiętam, kto to powiedział. Ale w każdym razie coś takiego kiedyś przeczytałem i wydaje mi się to być bardzo, bardzo ciekawe. W każdym razie na pewno będzie trzeba ogarnąć te kopalnie. No i chciałbym jeszcze przy okazji spróbować znaleźć faktycznie kogoś, kto będzie mógł pracować dla nas, po pierwsze w tej kopalni, a po drugie w drewutniach jeszcze dodatkowych. Troszeczkę to potrwa, coś tak czuję, zanim w ogóle kogokolwiek takiego znajdziemy. A, no i jeszcze chciałbym sprawdzić, może tym razem się nam poszczęści i znajdziemy te takie najbardziej intratne, że tak powiem, opuszczone osady. Te, które dają tak na dobrą sprawę najwięcej profitu. No i warto byłoby troszeczkę tę naszą osadę w tym kierunku już pchnąć, żeby ją rozbudowywać jak najbardziej, czyli faktycznie odblokować te żelazne narzędzia. I kurczę, wytworzyć jeszcze chociażby te nożyce do cięcia wełny, no ale to już zajmiemy się tym później, bo na chwilę obecną idziemy spać. Coś ciekawego się dzieje? No nic. No i dobra, trudno się mówi. O, Ulryka ma questa dla nas. Szybki zapis. No hejo, co tam, w czym ci mogę pomóc, moja droga? Co tam u ciebie? To może być najbardziej pracowity dzień w moim życiu. Mam tyle pracy, że ledwo widzę na oczy. Czyż to nie wspaniałe? Co ty gadasz? Siedzisz na macierzyńskim. Jaki... No, nieważne. Jest pewna rzecz, którą chciałabym, żebyś zrobił. Dobra, co takiego? Przeszłam się dziś po naszej osadzie i nie podoba mi się, jak bardzo jest ona pusta. Zdaje się być taka bez życia. Bycie biednym albo nudnym jest w porządku. Ale nigdy nie jest dobrym pomysłem być jednym i drugim. Poczekaj, co? Śmiem twierdzić, że w większości przypadków nie jest to kwestia wyboru. W tych czasach wydaje mi się, że to jest kwestia wyboru. Byłoby wspaniale, gdybyś zbudował kilka mebli i umieścił je w okolicy. Cokolwiek wybierzesz. Ufam zarówno w twój warsztat, jak i w twoje oko. Spoko. Panie, a kto to panu tak? Nawet dzieciak się śmieje z tego. Czekaj, zaraz to zrobimy, jasne, tylko najpierw zarządzanie. No i warto byłoby tak, czekaj, mamy teraz lato, czyli co? Kapucha, nie? Wszędzie, gdzie się da, kapucha. No bo cóż innego warto byłoby tu posadzić w tym momencie? Nie no, cebulę to nawet nie możemy chyba za dużo rzeczy posadzić. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu na to? No przecież takie przeklikiwanie, no to... Ty, otwórz szczegóły, sortuj pola. No nie, nie da się tego szybciej zrobić, a szkoda. Kurczę, powinno być takie szybka edycja czy coś takiego. Zamiast takiego przeklikiwania. My nawet nie mamy co zasadzić teraz tak naprawdę. Z tego co kojarzę. Kapusta, rzecz jasna.
Chociażby dało się jakoś skopiować to wszystko, czy coś. Oczyść, tak, pewnie, tak. Dziękować. Jezu, ile tego tu jeszcze jest. Marchewki się przydadzą, jak najbardziej. Kapusta tu już niech zostanie, bo kapusta i tak będzie posiana. Dobra, jest. Kapusta, proszę ja ciebie. Jak się da, to niech zasieją. Też są takie większe pola, to te większe pola przerobimy od razu też. I będzie z bani. Nawet nie wiem, czy mamy tyle nasion tak naprawdę. Nie wiem, coś z kapusty trzeba będzie wytworzyć, bo to... Żeby nie było tak, że kurczę, my je będziemy mieli. I one nam cały magazyn żywności zasypią. Cyk, proszę ja ciebie. Dobra, ogarnięte. Co my mamy takiego zrobić? Czekaj, technologia? Nie, mapa, dziennik jest. Panie, a kto to panu? Tak, postaw mebel, 5. No to... Mogę jakikolwiek? No to ja tutaj mogę stolik postawić na przykład. Tudzież może nie tutaj. No tak, kurde, powiem ci. Czarno to widzę, ale dobra, niech będzie. Daj proszę o ciebie ławeczkę. Tyk. Dobra, są dwa. Kurde, jakąś wiatę by wypadało zbudować, czy coś może. Co tu jeszcze moglibyśmy dać? Czy skrzynia albo cokolwiek takiego liczy się jako mebel? Nie. Skrzynia nie liczy się jako mebel, a szkoda. Ale też fajnie, żeby stała. Proszę ja ciebie... Ławeczki też nie mają, a myślę, że warto byłoby postawić. O, patrzę na ciebie z góry. Nie daj się. Czekaj. Tu między kamykami. Kurde, świetna miejscówka. I będą patrzeć sobie na rzekę. Cyk, proszę ciebie. Tyk. I ognisko na przykład tutaj obok. Nie możemy, bo nie mamy drewna opałowego, rozumiem. Czekaj. Wytwórz więcej... Nie wiem, 5? Porozmawiaj z Ulryka. Bycie biednym i nudnym, co to ma w ogóle do rzeczy? Taka pyskata troszeczkę się zrobiła. Proszę bardzo. Niech płonie ognisko w lesie, a świat smętną piosnkę niesie. Wiatr, nie świat, przepraszam. Ulryka, cześć, zrobione, tak. Osada wygląda teraz dużo lepiej, no kurde. Miło mi to słyszeć, jesteś naprawdę zręczny. W obróbce drewna, hech. Właściwie to jest całkiem pociągające, lala. Znakomicie, zdaję sobie z tego sprawę. No, czy ty flirtujesz ze mną, panienko? Uważaj sobie, mam bardzo zazdrosną żonę. Czy przez zazdrość rozumiesz opiekuńczość wobec jej rodziny, niezwykły talent, niespotykaną urodę? No kurde, raczej. Z ust mi to panienka wyjęła, przekażesz o nie pozdrowienia. Panie, kto to panu tak? Panie, idź pan. W pierony. No tak. Wszystko myślę ogarnięte. O, cześć Róbcik. Znaczy nie Róbcik, ty jeszcze nie masz imienia. Dobra, niech sobie tam ogarniają, co mają ogarniać. Podjedźmy na chwilkę jeszcze tutaj. Proszę ja ciebie. Bo są dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza z nich... To... Czekaj, sztaby mamy zrobione, dobra. Powadło. Weź się posuń. Dziękować.
Nie żelazne. Niestety jeszcze nie żelazne. Brązowe nożyce. Weź wytwórz ze dwa. Dwie. Dwa nożyce? Dwie pary nożyc? Czemu para nożyc? To nóż? A dwa noże to nożyce? Może o to chodzi? Nie wiem. Czekaj. Jeszcze zawczasu, żeby kurczę później nie musieć tworzyć kolejnego, tak na dobrą sprawę, budynku, jakim jest kuźnia. Dziękować. Dobra, jest. To jest wytworzone, to jest wytworzone. O kurde, ty, patrz. Owocki daje już. Nice. Nice and smooth. No kurde, bardzo ładnie to wygląda. Prekrasno nawet. Cyk, 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 proszę bardzo. Owocki zebrane, trochę ich jest. Nic z nich jeszcze nie zrobimy, więc możemy je sobie śmiało przehandlować. Także nie ma tego złego. Jedźmy najpierw do leśnicy. Dwa questy tam są. Sprawdzimy, kogo tam możemy ewentualnie mieć. Czyli za zaletą pogodę to by wypadało zmienić. Bo jest przeokropna. Chociaż i tak nie umywa się do tego, co dzisiaj było u mnie w mieście, kurczę. Nie dość, że był mróz w nocy, to jeszcze, kurczę, zaczęło śniegiem sypać i to tak konkretnie zaczęło sypać, żeby po chwili wyszło słońce i zaczęło razić w ogóle. Żeby dosłownie, nie wiem, 15 czy 20 minut później znowu była jakaś wielka śnieżyca. I tylko po to, żeby znowu zaczął padać, tylko tym razem już deszcz i znowu zaczęło być słońce i teraz tak w sumie się utrzymuje fajna pogoda. Także tak, w marcu jak w garncu, jak to mówią. Wszystko i nic. Dzień dobry, Dobrowoja. Kim ty jesteś? Nie? Ty też nie. Super. Rudolf, czerwononosy? To nie? Oskar, cześć, słuchaj. Czym ci mogę pomóc, byczku? Pewnie, że możesz zapytać. Chciałem udawać, nie mam narzędzi. Dobra, dobra. Czego potrzebujesz? Tak jak tatuś. Kamienny nóż. Ej, mordo, trzymaj. Tylko się nie pochlastaj. Jak coś... Nic tutaj nie widziałeś. Siema. Pokaż mi swoje towary. Mam dla ciebie parę przedmiotów. Na pewno mam dla ciebie gliniany kufel. Bo mnie to jest kompletnie zbędne. Na pewno ci mogę sprzedać... Co ci mogę sprzedać stąd jeszcze? Stąd nic. Gruszki ci mogę sprzedać, jabłka ci mogę sprzedać. To mięso, bo już się nadpsuwa, delikatnie mówiąc. Śliwki ci mogę sprzedać. Wcale nie takie tanie te śliwki, kurczę. Co tu jeszcze? Cóż ja takiego ciekawego mógłbym ci jeszcze... No nie, no tutaj już... Tutaj już nie za bardzo. Ale dobra, no jako, że już tu jesteśmy, no to tak. Tobie cześć. Grażynka, słuchaj. Sprzedaj mi to. Kamieni w sumie nie potrzebuję. Wapień mógłbym kupić od ciebie. 1000, kurde, ale zapłaciłem. Niedobrze. Niedobrze, trzeba będzie dużo pieniążków zarobić. O, Lasota ma questa, siemasz. Nie do końca, że wróciłem, po prostu przyszedłem tutaj. Daj mi te kłody od razu też. Czym ci mogę pomóc? Wyglądasz na wojownika, nie mam czasu. Nie będę polować. Przynajmniej nie teraz. No dobra. Mówiliście, żebym uważał, bo różnych rzeczy można się spodziewać ostatnimi czasy. Po tych aktualizacjach, jak nie barykady jakieś, to kurde niedźwiedzie, które zjadają konie. Dlatego coraz bardziej zaczynam się rozglądać. Coraz baczniej przede wszystkim. I teraz tak kminie, co byśmy mogli tutaj zrobić? Jedźmy do rolnicy, pojedziemy tu do kopalni, wrócimy sobie. Tutaj nie jadę, bo tu jest niedźwiedź, a z niedźwiedziem mi się nie uśmiecha walczyć. Średnio poszło ostatnio. No kurde! Znowu wjechałem w jakiegoś kruka gołębia czy inne cudo.
Ten system kolizji fajnie, że jest. To dobrze, że jeszcze wjazd w gołębia nie sprawia, że się wywracamy. Bo to już w ogóle byłby szczyt. Nic tu nie ma? Jest wóz. Warto się zatrzymać? No niby coś tu może być. Powiedzcie, czy warto było? Jedna sztuka mąki, żartujesz. O, żelazny sierp. No to już lepiej. Dobra, niech będzie, że jest okej. Wybaczam. Tak zaczynam się zastanawiać jeszcze nad czymś, czym ewentualnie będzie można handlować. I wydaje mi się, że to będzie mąka. No i ubrania, rzecz jasna, no bo to jest takie... coś, co faktycznie, kurczę, przynosi całkiem spore zyski. Ale, no tak jak mówię, w gruncie rzeczy mąka. O kurde. Może wóz? Tutaj? O, skóra, suszone mięsko, okej. Okay. Bukłak, no tak w sumie. Niby nic, zawsze coś. O, futro jeszcze jedno. O, miedziany młotek i pochodnie tu widzę. Dej. Dziękować. Było miło. Darmowe itemy są zawsze na ok. Daję mocną okejkę, dziękuję. Z jednej strony chciałbym się nadzieć na jakieś coś, typu barykada właśnie. Kolejna, albo coś. Coś innego, coś szalonego. Z drugiej strony nie wiem czego oczekiwać. Siema. Dlaczego tu nie ma nikogo, kto odpowiada za wydobycie przedmiotów? Dlaczego się pytam grzecznie? Dobra, którędy będzie najszybciej? No niby tu, ale generalnie to myślę, że przejechalibyśmy sobie tędy i dopiero później odbili. Z uwagi na to, że tutaj powinna być ta taka naprawdę na wypasie wioska, czy też bardziej obozowisko, które no chciałbym... No mam ogromną nadzieję po prostu, że się pojawi, bo tam bardzo dużo przedmiotów jest, które można sprzedać za całkiem fajną kasę. Także... No kurde! Panie, to były sekundy. Nie wiem, jak do tego doszło. Wszystko wina tego, że kurczę jadę na tej kamerze. Czekaj, bo tutaj chyba są tutki gdzieś, prawda? Tak, wiem, że był tam wóz. No kurde, ole fart. Myślałem, że się wykoprytnę. No siema wszystkim. Rupert. Dziękować. Ryksa Unold. Dobrawa. Ej, no bez jaj, nie ma nikogo, kto mógłby, kurczę, pracować tutaj. Ja szukam parobków, a tu nie ma żadnych parobków, bez sensu. No, kompletnie bez sensu. Kiedyś tu jeszcze gdzieś bandziory były. Ale na całe szczęście nie ma ich tym razem, hehe. Siemanko? Czekaj, bo to tak. Ognisko sobie chociaż zapal, czy coś? O! Wydobycie. Pewnie. Tworzę nową osadę, zapraszam. Zapraszam. Moja droga, będziesz mieszkała...
Powiedzmy, że na przykład u Edmunda. Pewnie. I będziesz pracowała, tak jak wcześniej ustalaliśmy. Gdzie jest, kurczę, drewutnia? A jest, proszę bardzo. Wierzę w równouprawnienie, wierzę, że jesteś silną, niezależną kobietą, która da sobie radę. Dlatego pracuj w drewutni i przynoś nam drewno. Dobra. Szybki zapis. Co by, kurczę, się nie okazało nagle, że tutaj znowu bandziory są. Nie ma nikogo. Hop, hop. No dobra, wychodzi na to, że nikogo tu nie ma, także co? Ja się biorę tak naprawdę... biorę się za ogarnianie, za wydobywanie tych wszystkich ród, które tutaj się znajdują i słyszymy się już niebawem. Jakimś magicznym sposobem, moi drodzy, okazuje się, że udało się zdobyć magazyn żywności trzeciego poziomu. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czy to przez kucharza, czy przez kogo, no ale w każdym razie udało się. I co ciekawe, włączyłem nagrywanie jeszcze w trakcie wydobywania tego wszystkiego, z uwagi na to, że mamy 4,994,8 punkta, co z kolei oznacza, że zaraz będziemy mogli stawiać kopalnie. Mam nadzieję, że teraz jeszcze się uda, w sensie, bo to chyba ostatnie rudy, jakie tutaj są do wydobycia, złoża, przepraszam. Także mam nadzieję, że się uda jeszcze zdobyć tu i nie będę musiał gdzieś... O, sąsiad zaczyna wiercić. Świetnie. Nie miał kiedy, kurde. Mieszkanie w bloku to jest tragedia po prostu. No ale w każdym razie, dobra. Mamy... 5001 punktów. To czemu mi nie wyświetliło? Jest. Mamy kopalnię w końcu. Gottseidank, że tak powiem, po niemieckiemu. Dobra, czy jest sens to jeszcze dokopywać do końca? Dobra, wykopmy to do końca. A w sumie tylko dwa zostały jeszcze, to spoko, złoża. Sól. Co tu jeszcze mamy? Cyna, okej. Okay. Dobra, jest. Jako, że tu już wszystko oczyszczone, wygolone, to ja biorę, moi drodzy, tak, młotek. I w ten deszczowy, kurczę, dzień wychodzę z tej jaskini. Już wolałem tam siedzieć. Ale co? Wydobycie, kopalnia, cyk, moi drodzy. Postawmy ten jeden z najważniejszych budynków tak na dobrą sprawę. No bo bądź co bądź przynosi nam kolosalne wręcz zyski. Czy też bardziej będzie nam przynosił kolosalne zyski. Pyk. Tyk. I mamy piękną, wspaniałą kopalnię, w której, kurczę, w końcu po pierwsze jest światło, a po drugie otworzyły się wrota Tartaru i możemy gdzieniegdzie znajdziemy jakieś złoże żelaza? Kurde, soli? A jest złoża żelaza, no tak, są, dobra. Czyli jak są złoża żelaza, to jest bardzo dobrze. Wydobyciem tego się nie zajmujemy teraz. Teraz, moi drodzy, warto byłoby, kurczę, znaleźć wyjście z tej sytuacji. A, jesteś tutaj, dobra. W tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, myślę, że najważniejsze byłoby, kurczę, zrobienie tutaj jakiejś takiej mini osady. I myślę, że takich osad będziemy mieli dwie. Jedną tu i jedną właśnie, kurczę, w tym. I jedną właśnie w... Buf, jak to się nazywa? Tam przy... Czemu nie mogę tak dziwnie pod kątem zrobić, tylko muszę tutaj. A jedną będziemy mieli tam przy górach, gdzie była ta barykada cała i ten niedźwiedź. Taki mam szalony pomysł na to. Aha, tu nic nie zrobimy już. Okej. Okay. To inaczej to postawimy w takim razie. No nie gadaj, że ja tak po kolei muszę niszczyć, ojejku.
Kiedyś mieliśmy taką osadę. Wyglądała całkiem spoko. Tak myślę przynajmniej. Mi się podobała. O. W każdym razie zróbmy tak. Ile tu wejdzie ludzi? Chyba 6 z tego co pamiętam. Czyli tak na spokojnie ze 3 domy możemy tu wcisnąć. 3 domki i magazyn, to na pewno. Dlatego zróbmy tak. Tu postawimy magazyn na zasoby, który nam się bardzo przyda, no bo tak naprawdę już w tamtym zaczynamy tracić w ogóle. Co? Niewystarczająca technologia, żeby mieć trzeci poziom? To niedobrze. A może z tej strony byśmy dali magazyn właśnie? I to taki na palach. No kurde, genialnie to będzie wyglądało. Tak, wracając do tego tematu, który chciałem poruszyć. Mieliśmy już podobną osadę. Generalnie 6 osób wchodzi, czyli myślę, że 3 domki byśmy mogli postawić, no ale minusem będzie to, że trzeba będzie ogarnąć bardzo dużo, tak na dobrą sprawę, ludzi, którzy będą mieli wydobycie. Niestety, mało jest takich ludzi dookoła. Także no, trzeba będzie się zastanowić, czy przypadkiem nie będzie warto zniszczyć jednej drewutni na rzecz właśnie tego, kopalni. Co by tutaj właśnie przydzielić, jednego chłopka czy dwóch. No i oczywiście chciałbym pchnąć również troszeczkę fabułę, więc te 1000 kłód jak najbardziej byłoby miło, gdyby no zebrali, tak? No bo kurczę, już trochę czasu to zbieramy i tak średnio idzie. Wydaje więcej kłód niż zbierają w ciągu dnia chyba. Przynajmniej takie odnoszę dziwne wrażenie. Mogę już? Dziękuję. Dobra. Kurde, nastawiali jakiś barierek. Z jednej strony spoko, z drugiej strony nie mam pojęcia, dlaczego takie coś jest w ogóle. Jakby małżonka pytała, co ja tutaj robię, buduję sobie nową osadę, mam dość. Odchodzę. Biorę wszystko, biorę swoje graty i odchodzę. A że wszystkie graty noszę przy sobie, także... Co to tam, wsiadam na konia i jazda, nie? Dobra. Klimatycznie będzie, tak myślę. I tak, z uwagi na to, że tu będzie taki domek. No to ja bym tu... Tu bym może zaczął budować taką mini osadkę. No i tak, tu byłby jeden dom. Jakie przeszkody, co ty gadasz, wszystko jest ok. Tu będzie drugi dom. Trzeci. Ok. Może od razu kuźnia tutaj powstanie. Byśmy przenieśli tę jedną, która tam się znajduje nie wiadomo po co. Przenieślibyśmy ją tu na przykład. Od razu walnęli stragan. No. Myślę, że to może być dobry pomysł. Tak jeszcze, kurczę, tylko na szybko sprawdziłem, czy... Aby na pewno włączyłem nagrywanie, żeby nie było jakichś dziwnych sytuacji, jak jakiś czas temu. Dobra. No to co? No to kamienne chyba wszystko, nie? A nie, czekaj, wróć. To tutaj. To tutaj, to tutaj, proszę ja ciebie. Cyk, cyk. Przydałby się w ogóle jeszcze ten chłopek, który naprawia rzeczy.
sensie budynki. Nie pamiętam, ile punktów trzeba mieć, żeby móc w ogóle go postawić. No i na pewno zaczniemy może od tego, na pewno zaczniemy od tego. No, myślę, że tak dobrze powiedziałem, że postawimy chociaż jeden domek i znajdziemy kogoś, kto będzie tu pracował. Znaleźć jakiegoś jelenia, który będzie pracował w kopalni, z dala od wszystkich. Nie dostanie żadnej żony. Będzie tutaj sam skazany na kolegów. He, he, he. Nie no, generalnie trzeba by znaleźć jakiegoś pazia, który będzie tu pracował i nie chce, chociaż może kurczę, nawet jeżeli, no to damy mu od razu żonę. Niech rodzi kolejnych górników. Tak. To się nazywa ekonomiczne myślenie, kurczę. Po co później szukać ludzi, którzy będą pracować w kopalni? Niech od razu. Im szybciej zajdzie w ciążę, tym szybciej będziemy mieli nowego pracownika. Genialne. Jak tu stoimy w ogóle? Nie mam desek? Co? Czy ty sobie ze mnie kpisz? To się trzeba będzie, kurczę, wybrać do miasteczka, bo kupić jakąś deskę. Noż kurde, no. Ale lipa. Dziękować. Dobra. Czy ten młotek w ogóle jeszcze przetrwa to? Próbę budowania. Cyk, cyk, proszę ja ciebie. Cyk, śmyk, cyk. Dobra, wszystko tu jest, wszystko tu jest. To weźmy się za budowę. No kurde, jeszcze perk mi spadł, no. Przez co dłużej będę kill-offem machał, znaczy tym, młotkiem. Co ciekawe w ogóle, bardzo szybko wpadły te punkty związane właśnie z nabiciem tej technologii, ale kurczę, żeby skille podnieść, w sensie umiejętności, no to jednak już troszeczkę się ciągnie, kurczę. Coś tu mi tu, kurczę, nie gra. Wystrychnąć na dudka mnie próbuje gra. Może oślarnie byśmy tu jeszcze walnęli. Że niby osły pomagają w kopalni pracować. Jak w Pinokiu. Tylko tu nie będzie... I tutaj od razu po to będą te dzieci. Dzieci będziemy zamieniać w osły i będą pracowały w kopalni. Genialne, genialne. Nie no, tak naprawdę to nie. Czekaj, drzwi od razu, tak, tak. Albo nie, czekaj, ty, zrobimy test. Będzie chałupa bez w ogóle okien. Kopalni ciemno, to tutaj też będzie ciemno. Tako izba. Cyk, 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 proszę ja ciebie, cyk, 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 pyk. Dobra, jest. Czy tą chałupę od razu stawiamy, czy kurczę jeszcze jakieś coś kombinujemy? A gdybyśmy zrobili taki punkcik wspólny dla każdego z tych domków. Tu puścimy tak. Tu puścimy tak. Tu damy tak.
stąd puścimy drogę, kurczę, tak? Tak. Tu jakieś oczywiście jeszcze przemysł powstanie, tak myślę. Stragan z zimnymi napojami. Przed wejściem do kopalni. Albo właśnie kuźnię postawimy przed wejściem do kopalni. W sensie tu. Tu kuźnia, a z tej strony coś tam. Która jest godzina w ogóle? 23, dlatego ja nic nie widzę. To dlatego jest tak ciemno. Dobra, idź się napić, bo... Ale jaka kulturka, nie ma jeszcze ściany, a i tak przechodzę przez drzwi. Proszę bardzo. Woda z rzeki jest najlepsza. Ui. Cyk. Fantastycznie idzie budowa, kurczę, była budowniczy. Czy damy radę? Ale te podatki to nas zeżrą. O Jezu, ja już to widzę. Im szybciej ogarniemy tutaj, kurczę, kogoś, kto będzie tu pracował, tym lepiej. Bo te podatki to nas naprawdę wykończą. Wiadomo, jeżeli chodzi o tę osadę, no to jeszcze ją upiększymy, ładnie tutaj jakieś ozdoby zrobimy, meble i tak dalej. Ale w pierwszej kolejności, no to trzeba jednak troszeczkę zarobić. I pewnie skończy się na tym, że również i ja będę musiał się udać do tej kopalni i wykopywać te żelazo, które tam jest. Dobra. A póki co, czekaj, cyk, cyk, cyk. To dajmy może takie 4 ogniska. No póki co, śpi, tak. Do następnego dnia i tak nic więcej nie zrobimy. Kurde, jak jasno, panie dobry, jak bułka. Lecimy po deski, to na pewno. Kiedyś fajnie dało się zarobić. Na początku jeszcze, na początku, jak ta gra w ogóle wyszła jako Early Access. Fajnie dało się zarobić, bo można było podejść do takiego pola. I to już na samym starcie gry w ogóle można było zrobić, że jak się szło do Ghostowi, to tam było takie jedno, o daj od razu to, nie, kamienną siekierę nie, jak się szło do Ghostowi, to stała taka chałupka i w tej chałupce był sierp chyba schowany, czy coś takiego, można było go ukraść. Podejść sobie do pola, na którym były już uprawy gotowe. I po prostu ściąć wszystko, co tam było. I w momencie, jak się to wszystko ścinało, no to wiadomo. Były z tego całkiem niezłe pieniążki, zwłaszcza na starcie. Także taki ciekawy motyw był. Teraz oczywiście się już nie da tego zrobić. Nie da się ścinać zboża, które NPC posadziły. Ani zbierać plonów. Ale kiedyś to kiedyś. Kiedyś to były różne tutaj fajne dziwactwa. Nawet jako Early Access ta gra była fantastyczna. No ale dobrze, moi drodzy. Jedźmy do tej baranicy, sprawdźmy, czy przypadkiem tam nie będzie kogoś, kto będzie mógł pracować przy wydobyciu żelaza. Najwyżej się kogoś przeprowadzi tam. Wielkie rzeczy. Czekaj, bo trochę źle pojechałem. Siema. Dzień dobry wszystkim. Powiedz, że ktoś tutaj może pracować. Oczywiście, że nie. No ludzie złoci, no. Jesteście bezużyteczni. Dobra, ostatnia nadzieja Borowo. Jak tam nie będzie, to... To nie wiem, gdzie możemy szukać pomocy. Ja mam nadzieję, że ci bandyci nie napadają na wioski.
osady, prawda? Ja wiem, że mówiliście, że mogą mnie zaskoczyć barbarzyńcy, znaczy ci barbarzyńcy, sam jestem barbarzyńca, że mogą zaskoczyć bandyci, ale kurczę, mam nadzieję, że nie napadają na osady. Wełna. Wełniana tkanina, o kurczę, proszę, proszę, wełniana nić nawet, ulela. Panie dobre, jak bułka. O kurde, żuber. Tak w ogóle to go... Trzeba będzie go kiedyś ubić. I myślę, że to też uczynimy, ale już nie w tym odcinku. Gdyż iż ponieważ, póki co, no to tak jak wspomniałem, trzeba priorytetowo znaleźć kogoś, kto będzie pracować w kopalni. Co tu za kałąź w ogóle? Weź to zdejm, przecież zima przyjdzie, śnieg spadnie, ciężki dach, dach się zarwie, idź pan. Nie. O. Cibora. Co? Dlaczego? No raz jak znalazłem, to nie. Dobra, inaczej to zrobimy w takim razie. Kto gdzie pracuje? Ty pracujesz przy wydobyciu. Dobra, to ciebie z chaty wydobywczej przeniosę na pewno do kopalni. A jeżeli chodzi o domek, to cię przeniosę tu. Tak, akceptuj. Wszyscy tam. Kto tam jeszcze pracuje? Ingarda to może nie. Ten Leopold mógłby pracować w kopalni. Leopold, czym ty się zajmujesz? Aha, koniem. Niedobrze, niedobrze. Niemir ma wydobycie na poziomie 5. No to panie, no to kurde, to ja cię przeniosę w takim razie tutaj. Tak. I z drewutni pójdziesz pracować do... Zgubiłem kopalnię. Jest, kopalnia. Dobra. Na razie dwóch. Zobaczymy, jak się będą sprawować. W każdym razie tak. Na pewno zarządzanie, budynek, wydobycie, kopalnia, proszę ja ciebie, cyk. No i co ja mam tu dużo mówić? No od razu żelazo i jazda, nie? Im więcej, tym lepiej. Dobra, a powiedz mi... Jak stoimy teraz, jeżeli chodzi o drewutnię? Tu jest dwóch. Kto tutaj pracuje? Kobity. Dobra, kobity niech se pracują u nas. Edmund. No, panie Edmundzie. Dostał pan awans. Nie dostanie pan awansu. Bo nie mamy gotowego domu. Także przy dwójce się na razie będziemy musieli zatrzymać. Ale cóż, to byłoby na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i życzę wam przyjemnego dnia. Hej!